Siema, siema, witam Was w moim następnym odcinku z Professional Farmer Simulator 2014. W tym odcinku pokażę Wam różne takie, jak to powiedzieć, obiekty, najpierw Wam pokażę obiekty takie na mapie, które się znajdują na mapie, w gospodarstwie. Pierwszym jest taka wiata na maszyny. Później jest taka jakby oborać, to następnym jest też obora czy szopa, czy takiego. Nie wiem, czy dam się w ogóle może tam wchodzić. Nie da się tam wchodzić. Tu mamy podwórka, jakieś tam też szopa czy coś. Tu dom. Fajny dom. Tutaj taka altana czy coś. Zaraz jakiś. Nie wiem, może ciągnik się podejdzie, to musi się dać. Zaraz domem czy coś. No to tutaj jest wszystko macie, widzimy dalej. Na to się tak widzimy. Ogólnie dużo jest to gospodarstwo, fajnie to wygląda. Tutaj mamy. Tutaj mamy te kury, no do zwierząt to coś, nie? Kury. Tutaj szklarnia, nie, to jest chyba do tej szklarnia, tylko do kiszonki. Następnie. Nie, to jest nie w tym. Idziemy na drugą stronę. Tutaj mamy natomiast CPM i tutaj da się umieć te, umieć maszyny, ciągnąć czy tak jak to. Tutaj chyba jest jakiś młyn. Tak, do zboża. Waga chyba jest. Możemy jeszcze postawić tutaj linię, widzę tą pracę. Tutaj mamy takie, taką przechowalnię, tu mamy słomę, da się przechowywać, no, nasiona i nawozy. No, no, na farmie to chyba wszystko jest. Pastwisko dla krótkich. No, chyba z tym wystawiłem jeden kukurydz, ta krowa. Mam akurat jedną krowę.
Zobaczę. A tu jest szopa. No. Szopa. Tam by to nie było. No, wszystko wam pokazałem na farmie. Teraz włączę mapę i pokażę, gdzie będę jechał. No, no to pokazuję mapę. Będę jechał, jestem tutaj. Tu, gdzie pokazuję strzałką. I pojadę do... Tutaj do sklepu, pokażę wam maszyny. No i na razie tutaj pojadę. Dobra. No to robię cięcie i jadę do sklepu. W sklepie włączam na nowo nagrywanie i pokażę wam maszyny, które da się kupić. Dobra, i już jestem w sklepie. No i wciśniemy Enter. Mamy do kupienia Combine Deliver 180, cena 130 tysięcy. Combine przystawka Deliver 10 tysięcy. Combine przystawka 5,4 metra 12 tysięcy. I Combine przystawka Deliver 6,6 metra. Cena 13 tysięcy. No i chyba nie da się więcej maszyn kupić. No bo nie wiem, nie da się jeszcze na dół opuścić. No to chyba nie ma nic do sprzedania na razie. Teraz no. Sklep na razie tyle oferuje. Dobra. Sklep już mamy zrobiony. Teraz jedziemy. Tutaj oczywiście CPM gdzie wskazuje. Nie będziemy tam jechać. Tu pojedziemy. Tu gdzie teraz wskazuje. Ok, jadę. To robię cięcie i jak dojadę, to ponownie mam. Dobra, dojechałem już do następnego celu. Następnym celem było na mi. Tutaj moim celem było tu właśnie, tu gdzie pokazuję strzałką. To jest właśnie taki ten no, skup zboża. No przywozi się tutaj zboże, sprzedajesz i masz kasę, nie? Tak jak no wiecie, nie, o to chodzi. No to pokazuję następny cel. Następny cel jest tutaj. Tu gdzie pokazuję strzałką. Kurwa, daleko muszę jechać, nie wiem czy jak ja dojadę. Nie wiem, czy na około pewnie. No. No bo innej drogi nie będzie. Dobra. No to robię cięcie i spotykamy się w następnym celu. Dobra. Dobra, i w końcu dojechałem. Na mapie to jest właśnie. Tutaj to. Nie pokazuję. To jest kup słomy. Tu jest do kostek. Tu do tych dużych. No, no. Kup słomy. Sprzedawać słomy można. Przywieźć i sprzedać. No i tyle. No i jedziemy do następnego celu. Następny cel jest tutaj. Tu pokazuję. No robię cięcie i jak dojadę, no to pokażę, nie? Dobra. Dobra, i dojechałem. Jestem tutaj. No i wciśniemy Enter. I to jest właśnie sklep rolniczy. Można tutaj kupić
pszenicę, kukurydzę, jęczmień, rzepak, groch, soja i łubi. No i nawozy, krowy, kaczki, kury, no i takie pogodowe. Ja kupię nawozy trochę, nie muszę ich jechać, 1000 kilo. No dobra, 1500. Nie, albo więcej, to jest fajnie. Weźmy 5, weźmy, kupię 5000 kilo. Nie będę musiał już jeździć. Dobra. No, no to jadę do następnego celu. Cel tutaj jest. Dobra. No i oczywiście tutaj jest CPN. Jedziemy tutaj, gdzie pokazuje. No, no to spotkamy się tam. Dobra. No to już, właśnie dojechałem do ostatniego naszego celu. Czyli tutaj to jest bank, żeby wziąć kredyt. Wziąłem 250 tysięcy, przyda się. No i właśnie, no tutaj bierze się kredyt, no i co, żeby pożyczyć, no i później musisz płacić, nie? Proste i logiczne. No i wszystko wam już pokazałem, co jest na tej mapie. Pola, żeby kupić, to trzeba po prostu wjechać na nie ciągnikiem i wcisnąć enter i tam trzeba kupić. Pojazdy. Pracownika dopiero można w drugim sezonie. No to wszystko wam pokazałem. Myślę, że się podobało. Komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie oraz wchodźcie na mojego niedawno założonego Love Game na Facebooku. Link będzie pod tym filmikiem. No i tyle. Żegnam się z wami. Na razie, cześć.